Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku programu Prawo w Medycynie. Dziś jest z nami mecenas Ewa Marcjoniak ze Stowarzyszenia Adwokackiego Defensor Iuris. Dzień dobry Pani mecenas. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Pani mecenas, w ostatnim odcinku programu Prawo w Medycynie, niejako z konieczności czasowej, nieszczegółowo, ale jak sądzę wystarczająco dla młodego lekarza, z mecenas Janną Żygas omówiliśmy zakładanie działalności gospodarczej, ale działalność medyczna od innych działalności gospodarczych różni się kilkoma ważnymi aspektami. Przede wszystkim obowiązkowym, zgodnym z rozporządzeniem ministra finansów, ubezpieczeniem OC. Zgodnym z rozporządzeniem, czyli jakim? Podobnie jak i przedstawiciele mego zawodu, który mam zaszczyt wykonywać, tak i Państwo lekarze podlegacie obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej od wykonanych usług medycznych. To rozporządzenie, o którym Panu uprzejmy wspomnieć, ono jest z 29 kwietnia ubiegłego roku 2019. Wydane zostało na podstawie ustawy o działalności leczniczej. Określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące właśnie następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych, bądź też niezgodnego z prawem nieudzielania takichże świadczeń. I do tego to rozporządzenie określa minimalną sumę gwarancyjną takiego ubezpieczenia wymaganego. Podkreślam to, że rozporządzenie stanowi o minimalnej gwarancyjnej sumie takiego ubezpieczenia, co oznacza, że jest to minimum minimorum, które lekarz winien był zapewnić sobie w polisie, aby móc wykonywać świadczenia medyczne. Natomiast nie jest to suma, która w mojej ocenie w każdym przypadku może gwarantować takie bezpieczeństwo ubezpieczonego, czyli lekarza. W przypadku bowiem lekarzy, którzy prowadzą indywidualną praktykę lekarską, a sądzę, że w Państwa program co do zasady do takich, że lekarzy jest adresowany, bo mówimy tutaj również o młodych lekarzach, którzy zaczynają wykonywać swoją praktykę lekarską. Te kwoty są naprawdę niewysokie, patrząc z perspektywy orzecznictwa sądów powszechnych w przypadku uznania odpowiedzialności cywilnej odszkodowawczej oraz w zakresie zadośćuczynienia w przypadku błędu medycznego. Bowiem te minimalne sumy gwarancyjne, o których stanowi rozporządzenie, to jest 75 tysięcy euro na każde i 350 tysięcy euro na wszystkie zdarzenia objęte ochroną ubezpieczeniową w ciągu jednego roku, prawda, tych 12 miesięcy. Zatem to nie są wysokie sumy gwarancyjne i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Ja wiem, że zaraz mnie Pan może zapytać o to, jakie w mojej ocenie są te kwoty takie wystarczające. Właśnie Pani mecenas, chciałem do tego przejść, dlatego że mamy już orzecznictwo wystarczające do tego, żeby te doświadczenia procesowe powiedziały nam, jaka suma jest optymalna. I tutaj nie ma reguły, muszę Państwa zmartwić, dlatego że to bardzo dużo zależy od specjalizacji. I muszę przyznać, że z mojego rozeznania wynika, iż takim bardzo dużym ryzykiem, bym powiedziała, ubezpieczeniowym, nie wiem, czy to dobrze wybrzmiało, ale chodzi mi generalnie o wysokość zasądzanych kwot w przypadku błędu medycznego. To jest niewątpliwie specjalizacja ginekologia położnictwo. To są bardzo poważne kwoty w przypadku uszkodzenia dziecka podczas porodu, bądź też w czasie niewłaściwego prowadzenia ciąży. Różnego rodzaju chirurgia. I ostatnio dość ważnymi odszkodowaniami sądy obciążały również lekarzy, którzy wykonują tak zwane zabiegi estetyki chirurgicznej, tak? Więc poprawienia twarzy. I to są takie duże, duże tutaj kwoty wchodziły w rachubę w przypadku zadośćuczynienia, tak?
Mogę powiedzieć, że przychodzą mi do głowy głównie te dwie specjalizacje. No właśnie, ale gdybyśmy chcieli powiedzieć, że jesteśmy w jednej z tych dwóch specjalizacji, albo też w najmniej obarczonej specjalizacji, to jaką kwotę powinniśmy przyjąć jako naszą kwotę bazową? Tak jednym słowem. Nie umiem się w tym momencie wypowiedzieć, bo jak powiadam, każda sprawa przez sąd jest oceniana absolutnie indywidualnie, ponieważ mówimy tutaj o błędzie medycznym i skutkach tego błędu. Nie możemy do jednego worka, mówiąc przysłowiowo, sprowadzić wszystkich tych spraw. To z całą pewnością kwota 75 tysięcy euro na jedno takie zdarzenie w przypadku ciężkiego uszkodzenia płodu bądź narodzin noworodka z ciężkimi wadami z powodu niewłaściwie przeprowadzonego porodu, nie będzie kwotą wystarczającą, bowiem sądy już zasądzają nie tylko odszkodowania i zadośćuczynienia w kwotach miliona bądź dwóch złotych, ale również i wysokie renty, prawda? W związku z tym na pewno ta kwota 75 tysięcy euro na jedno zdarzenie, czy 350 tysięcy na wszystkie zdarzenia, nie będzie kwotą, która by ewentualnie pokryła odpowiedzialność odszkodowawczą w ramach regresu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ja też muszę tutaj zauważyć jedną rzecz, mówiąc już zupełnie uczciwie. Najczęściej oczywiście to nie jest tak, że tylko lekarz jest pozywany, czyli ten operator, osoba, która bezpośrednio wykonywała bądź odmówiła wykonania jakiegoś zabiegu, ale również i jednostki medyczne, w których do tych zabiegów dochodziło, w szczególności wszelkiego rodzaju szpitale. Tak? Ta odpowiedzialność między szpitala i lekarzem najczęściej jest zgłaszana insubidum, jest bardzo kulawa forma odpowiedzialności solidarnej, ale do zasady polega to na tym, że może osoba, która jest wierzycielem takiego dłużnika, szpitala bądź lekarza, zgłosić się o wypłatę takiego roszczenia zasądzonego, już ustalonego przez sąd, wraz z odsetkami, które pamiętajmy, że po nawet kilku latach mogą stanowić tą część świadczenia głównego i wpływać z tym na wysokość tego odszkodowania. Mogą dochodzić zarówno od szpitala, jak i od tegoż lekarza. No też oczywiście pełnomocnicy profesjonalni osób pokrzywdzonych z powodów tych przypadków cywilnych, odszkodowawczych, pozywają również Zakład Ubezpieczeń, prawda? Ale właśnie, panie mecenas. Bo tutaj pojawia się pewne pytanie, na które zwłaszcza młody lekarz, a czasami już i ten starszy, nie będzie znał prawidłowej odpowiedzi, to wiemy. Wyższy poziom ochrony zapewni polisa na 500 tysięcy złotych na jedno zdarzenie i milion na wszystkie zdarzenia? Czy 100 tysięcy złotych na jedno i 5 milionów na wszystkie zdarzenia? Która z tych części składowych jest ważniejsza? W mojej ocenie obydwie są ważne. Z pewnością na jedno zdarzenie 500 tysięcy to jest bardzo rozsądna kwota. 100 tysięcy jest zdecydowanie za mało. No i też chyba wydaje mi się, że można by powiedzieć, że ta suma na jedno zdarzenie jest o tyle ważniejsza, że raczej nie bierzemy pod uwagę i chyba też na podstawie doświadczeń procesowych nie należałoby mówić, że tych zdarzeń i pojedynczemu lekarzowi zdarza się dużo, prawda? Oczywiście, że nie. Być może będzie to jedno zdarzenie, oby tylko w całej karierze, prawda, zawodowej. Ale po to się ubezpieczamy, my, adwokaci, państwo, lekarze, aby właśnie chronić się w czasie naszej praktyki zawodowej. I dlatego ubezpieczenie jest obowiązkowe, prawda? Więc no, musimy te składki ubezpieczeniowe wkalkulowywać w działalności. I one co do mają nam rekompensować również koszt ewentualnego ryzyka, jaki ponosimy w związku z udzielaniem świadczeń. A czy warto decydować się na opcje dodatkowe? Wśród nich często możemy znaleźć na przykład ochronę prawną, kiedy ubezpieczyciel pokrywa koszty ewentualnego procesu, adwokata, biegłych, czy na przykład następstwa nieszczęśliwych wypadków z HIV czy WZW. Jednym słowem, chyba nie warto na tym ubezpieczeniu oszczędzać, prawda? Jeżeli chodzi o NNW, następstwa nieszczęśliwych wypadków, z pewnością nie. Nie należy oszczędzać. Jeżeli chodzi o klauzule dodatkowe, typu ochrona prawna,
w przypadku ewentualnych procesów. Pozostawiam to Państwa absolutnie uznaniu, albowiem należy bardzo dokładnie przeczytać OWU, ogólne warunki ubezpieczenia, w zakresie tych wszystkich poszczególnych klauzul, które Państwo ewentualnie sobie dobiorą do tego ubezpieczenia obowiązkowego. Należy w szczególności zwrócić uwagę na wyłączenia działań klauzul, prawda? Czy one przypadkiem nie są dla Państwa zbyt, Państwa oceny rygorystyczne, czy nie ograniczają Państwa? Na koniec zapytam naszej rozmowy o ubezpieczeniach. Czy lekarze posiadają jakieś preferencyjne stawki ubezpieczeń w porównaniu do innych zawodów? Czy możemy powiedzieć, że ten zawód, który jest obarczony dużym ryzykiem, będzie zawodem, który też otrzyma pewien bonus od ubezpieczyciela? Od razu wyjaśnię, nie reprezentuję żadnego zakładu ubezpieczeń. Nie pracuję również, nie świadczę usług prawnych na rzecz zakładów ubezpieczeń. W związku z tym ja nie znam oferty z funkcji zawodowych, która byłaby adresowana bezpośrednio do grupy zawodowej lekarzy. Mogę natomiast powiedzieć na podstawie własnego doświadczenia zawodowego, że tak, jeżeli chodzi o takie zawody, jak, które są objęte tym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczyciele ma w tej ofercie dedykowane dla tychże zawodów oferty ubezpieczenia, częstują umowy generalne, tak zwane umowy ramowe z przedstawicielami naszych izb, w Państwa przypadku izb lekarskich na przykład, prawda, które gwarantują Państwu indywidualnie negocjowane, ustalone w ramach tej umowy generalnej, umowy ramowej, stawki ubezpieczeń, które z całą pewnością będą niższe niż gdyby Państwo chcieli samodzielnie ubezpieczenie zadbać zakład ubezpieczeń. Dziękuję serdecznie Pani Mecenas za rozmowę. Myślę, że już widzom też możemy zdradzić, że spotkamy się za miesiąc z Panią Mecenas Ewą Marcjaniak. Porozmawiamy o wizerunku i reklamie. Czy reklama jest lekarzowi do czegoś potrzebna i czy jest dozwolona? Na tę rozmowę zapraszamy za miesiąc. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie.